Halo, 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 halo. Proszę Państwa, tak się rozglądam po sali, ale nie mogę się oderwać od pewnej twarzy, która ma taką szczególną urodę, fantastyczną, chyba tylko gorszą od mojej. Jest to gwiazda piosenki wszystkich premierów, prezydentów i sekretarzy partyjnych, Andrzej Rosiewicz! Zobaczcie, jaki to gwiazdor. Gwiazda ostatniego Opola. Boże, kochany. Dzień dobry, Andrzeju, mój ty kochany. Przestań mówić kochany, bo zaczną o nas gadać, wiesz, no. Proszę Państwa, to jest mój kolega z SGGW, Meliorację Wodne. Też kochał takich wspaniałych artystów jak Fred Astaire, prawda? To stepowanie, to pamiętam go no jakby wczoraj. O! Naprawdę, patrzę, stare SGGW na Rakowieckiej, a tu jakiś młodzieniec wykonuje te same ruchy co ja. Także pamiętam go stąd i mam nadzieję, że wreszcie uda nam się Andrzejowi i mnie. Chciałem ci imienia pogratulować jeszcze. Andrzejowi i mnie wykonać wreszcie jakąś fajną rewię tutaj pod tytułem Dwaj amanci melioranci. Dziękuję. Amanci melioranci, ale 7 czy 8 lat już się zbieramy do tego programu, ale teraz może powstanie. Mamy już kostiumy, przynajmniej część kostiumów, gumowce, jak przystało na meliorantów. Jeszcze coś się przypomniało w tym umyśle. Umyśle prostego blondyna. I proszę Państwa, nie miałem szansy się Państwu przedstawić. Tutaj jestem prostym blondynem. Mam 3 komórki. Jedna wymyśla, druga do śmiesznia, a trzecia sprawdza, czy też na poziomie. Bo poziom się bardzo liczy. Powiem Państwu, przy całej mojej skromności. Śmieszne, co? Tu jest śmieszne dopiero. Czasem ludzie spotykają gdzieś na ulicy, panie Andrzeju, dziękuję za poziom, jaki pan trzyma. Poziom. Po francusku niveau. Prawda? Powtórzcie. Niveau. I będziecie pamiętać już na zawsze. W każdym razie, Andrzejku, powiedziałeś o kostiumach. Przy naszej urodzie możemy wyjść w kaloszach i w slipkach nawet. Oczywiście. I w stringach. Ale jeśli chodzi o poziom, to mi się wydaje, że najważniejsze w naszym przypadku, żebyśmy się jeszcze pion trzymali. O, właśnie, tak. Ale dzisiaj, proszę Państwa, to nie Andrzej, jego piękna małżonka i syn, który siedzi obok, tak? Dwoje dzieci tutaj, na tej scenie, w zespole Politechniki, to są Andrzeja Roboty. Tak. Ja wiem, jak to dziecko trudno zrobić. Wiem. Przestań te przechwałki, okej? Okay? Proszę Państwa, no więc jestem szczęśliwy, że mogę Państwu ujawnić rąbek tajemnicy polegający na tym, że może nie będę się tak rozgadywał za bardzo, ale krótko mówiąc, zawsze kochałem dzieci. Ludzi kochałem i ludzie mnie kochają dlatego. Oni czują ten rodzaj jakiejś miłości, których mam do publiczności, do ludzi i to wszystko wraca fajnie. Pamiętam, jak chodziłem do przedszkola, siedzieliśmy gdzieś tam po turecku na podłodze i ja patrzyłem, akurat byłem z jakimś młodszym kolegą i patrzyłem na jego stópkę, jaka to malutka, jaka cudna ta stópka. Sam będąc dzieckiem, zachwycałem się drugim dzieckiem. A wiecie, jak mnie przyjęli do przedszkola? Że byłem towarzyski, bardzo otwarty na ludzi. Mieszkaliśmy przy Sewerynów 8, to był adres tego przedszkola. No i mama mnie zaprosiła, bo ja chciałem bardzo do przedszkola. Poszliśmy tam, okazuje się, koło Nowego Światu niedaleko tam. No i okazało się, że nie ma miejsc. No to ja zacząłem płakać i schodzimy po schodach tamtej kamienicy. Jakaś pani idzie na górę. Pyta się, dlaczego on płacze? A mama mówi, no bo chcę do przedszkola, nie ma miejsc. A to była kierowniczka przedszkola i mówi, takiego klienta nie możemy wypuścić. Tak. No i później, proszę Państwa, się okazało,
pasja, nie no, jedna to nasza wspólna pasja, melioracje. To nasza wspólna, bo miałem dwa przystanki na uczelnię, to po prostu wsiadałem w trolejbus, jechałem dwa przystanki i byłem w szkole. Natomiast druga pasja, potem się estrada zaczęła. Moje przeznaczenie życiowe jakby, ta pasja. Ja mówię, że jest we mnie palec Boży. Jestem magister inżynier melioracji wodnych, tak jak kolega zresztą. Dwa jamanci melioranci. Chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, a tu nagle palec z nieba się pokazał, wskazujący na mnie i głos się ozwał. Rosiewicz, będziesz błaznem. No i tak musiało być. Ale teraz powiem Państwu krótką tajemnicę, że jak się ma pasję, to jest ogromny wróg dla rodziny. Jak się żyje cały czas tą pasją, ma się mamę, która gotuje, jest się gdzie przespać i tak dalej, to człowiek nie myśli o rodzinie wtedy. No i patrzę, tak po 40 jestem sporo, a tu nie mam dzieci, słuchajcie. Kurczę, no dramat. Tak, budzę się zlany zimnym potem, nie mam dzieci, które tak kocham. No i słuchajcie, i potem się okazało, jadę kiedyś do Rzeszowa, wybory mis. Ja są tam piękne dziewczyny, ja śpiewam najwięcej witaminy i patrzę, jakaś siedzi blondynka na widowni, też klaszczę jakby z uznaniem. Potem spotykamy się przy stole, siedzimy obok siebie. Ja patrzę, bardzo atrakcyjna młoda kobieta. A skąd pani jest? Ona mówi, nie, no chyba na ty. Skąd jesteś? Z Krakowa. Ja jestem z Warszawy. Aha, to wiesz co? Może wymienimy adresy, telefony. Ja ci pokażę Pałac Kultury, a ty mi pokażesz sukiennicę. I do tego doszło. I proszę Państwa, a potem niebiosa, chyba Pan Bóg jednak mnie lubi, bo ten zostaw tą meliorację, bierz się za to, że jakieś czuję z nieba znaki, że to się tak ma dziać. I nagle się okazało, że teraz ta piękna kobieta z Krakowa urodziła mi trójkę dzieci, słuchajcie. Iwonka, moja ukochana małżonka. Bo Andrzej ogólnie wspomniał o moich dzieciach, natomiast ta młodzież, co dzisiaj tutaj gra w tej Politechnice Warszawskiej, w orkiestrze, to jest, jeszcze tak zacznę może od pierworodnego. Może krótkie brawka dla mojego pierworodnego, Jędrzej Rosiewicz. I wydawało się, że może już, a tu nie. A tu nagle półtora roku młodsze bliźniaki. Są bliźniaki czy nie ma? Są gdzieś bliźniaki? A, grają, pokażą się, tak. I proszę Państwa, i nagle okazuje się Irenka, flet poprzeczny, Adaś, wiolonczela. Te smyczkowe instrumenty są wzruszające. Piękny wiolonczela, jak się słucha, od razu wzruszenie. No i tak to by było chyba na tyle. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to w następnym odcinku. Proszę Państwa, ale wydaje mi się, Andrzej, że jesteś szczęściarzem takim, bo wiesz, zrobić dzieci, to ja wiem, to jest ciężka robota. A ty za jednym razem miałeś dwoje. No. Gratuluję. Proszę Państwa, w tej chwili do konkretów i na te dwa miejsca zapraszamy kierowników zespołów Wisła i zespołu Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy pana Lori i pana Janusza. Zapraszam. Chłopcy, siadajcie. Już tych dwóch chłopaków poznaliście Państwo, bo Lori był 3 lata temu tutaj na naszym koncercie, a Janusz już był kilka razy. Janusz robi taki wielki festiwal w Rzeszowie, w stolicy Polski w tej chwili. Wiadomo dlaczego. W Rzeszowie jest co 3 lata taki wielki festiwal zespołów polonijnych i zjeżdża nieraz 40-50, w tym roku było tylko 20 zespołów, ale było ponad 500 osób i wszystkie te osoby tańczyły razem w choreografii Janusza. Lori miał przyjechać na ten festiwal. Festiwal zaczął się o kilka dni wcześniej.
mieli już bilety i musieli pojechać do Wilna i tam dawali koncerty. Tak? Wspaniale. Aha, bo nie powiedziałem o tym, że Janusz Kojecki z całą gromadą tych studentów swoich z Politechniki w maju pojechali do Brazylii i mieli wspaniałe tournée. Powiedzcie coś o tym tournée. Jak to było? Bo to przecież wielka przygoda. Ja sobie mogę wyobrazić jako student, jakbym miał taką przygodę. Nieprawdopodobne, żeby występować w wielkich salach. Proszę bardzo, Lory pierwszy. Dobry wieczór. Po pierwsze chcę serdecznie podziękować za zaproszenie. Zespół Wisła jest zespołem, który w tym roku skończy 95 lat działania. 95 lat, wyobrażacie sobie Państwo? Jest prawdopodobnie najstarszym zespołem polonijnym na świecie. Może największym i skromnie mówiąc, najlepszym. Nie mam żadnych wątpliwości, obejrzawszy tego Mazura, który był tutaj w waszym wykonaniu, no to było absolutnie profesjonalne wykonanie. To nie wiem, czy można lepiej. No wspaniały, gratuluję. Dziękuję. Drugi taniec. A turniej, który Zespół Politechniki Warszawskiej zrobił w Brazylii, to był turniej, który nie się skończył w Curitibie, ale daliśmy koncert w Teatrze Guaira, który jest jeden z największych, albo największy w Ameryce Łacińskiej. Teatr, który można naraz po prostu mieć 2,5 tysiąca widzów i zawsze jak był Zespół Politechniki Warszawskiej, tak jak był w roku 2018-2016, mieliśmy po prostu rekord publiczności wtedy w tym teatrze i razem z Wisłą. I w tym roku nie było inaczej. Był bardzo po prostu pełny ludzi, tylko że ta publiczność tutaj warszawska w Ożarowie jest ładniejsza niż nasza tam na pewno. Tak ustaliliśmy między sobie, że ty to robisz, tak, tak. Janusz, jakie wrażenia tej młodzieży, bo to musi być naprawdę emocjonujące. A może on powiedział dzień dobry, a ja powiem buonanotte. Ja mówię dzień dobry w jego języku portugalskim. Ale dlatego, że państwo wiecie, że 2 lata tam przepracowałem. Ale ja myślę, że lepiej zamiast powiedzieć, to zobaczmy krótki film z tego tournée. Właśnie. Możemy? Będzie. Będzie. Panie Pawle, ma pan coś tam, jakiś guzik do naciśnięcia? Tak. Tutaj, w stolicy Polska na Ameryce Południowej, 3 maja jest po prostu największy fest dla Polaków i dla pochodzenia polskiego tutaj, w Curitibie. Tu w Guairini tłoczno było zarówno na widowni, jak i na scenie. Wbiegły na nią wspólnie miejscowy zespół Wisła. Bardzo szczęśliwa i nie denerwujesz. I zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Tancerze byli w Curitibie przed 5 laty. Teraz wrócili z projektem Polski Maj w Brazylii. Tak serdecznie dziękowano im za to, że pokazują siebie, a także siebie w sposób taki, można powiedzieć, bardzo dla nich wyglądający na godny. Pan Janusz zna Brazylię doskonale. Przez 2 lata uczył tu tańca. Ja myślę, że im więcej Polaków będzie miało możliwość dotknięcia Polonii w Brazylii, może więcej zrozumieć o nas samych. Gdy zespół z Politechniki Warszawskiej odwiedzał Curitibę poprzednim razem, Krystian nie mógł przyjechać, ale taneczni koledzy opowiadali mu o wyjątkowej więzi tutejszych Polaków z ojczyzną. Dopiero kiedy sam to przeżyłem, zrozumiałem jak to jest ogromne, jak to jest potężne tutaj w Brazylii, tak? Jak wielka jest ta Polonia, jak życzliwi są ludzie i jak bardzo kultywują polską kulturę.
Kurytyba nie była jedynym punktem na brazylijskiej trasie zespołu z Nadwisły. Artyści odwiedzili m.in. Ereshkigal, Aureę czy Criciúma. Właśnie tam Krystian poznał 88-letnią panią Lidię. Mówiła taką przepiękną, staropolską polszczyzną i ona powiedziała mi, że nigdy w życiu nie rozmawiała na żywo po polsku z Polakiem. Polakiem takim, który przyjechał z Polski. No więc to był taki moment, którym do mnie dotarło, że to jest no, trochę coś więcej niż taka zwykła wycieczka krajoznawcza. A dla tej widowni to coś więcej niż koncert. Nasze serce bije po polsku. Proszę Państwa, pan Janusz Chojecki jest nie tylko kierownikiem zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, kiedyś był dyrektorem artystycznym Mazowsza, a teraz stworzył naprawdę super profesjonalny, można powiedzieć, zespół. Chyba jest najlepszy z zespołów wszystkich studenckich. Proszę Państwa, wiem doskonale, jak trudno jest zrobić zespół amatorski. To nieprawdopodobna sprawa, a ci panowie potrafią to zrobić. Lory zresztą nie jest Polakiem, on jest Brazylijczykiem, ale ma tam jakieś korzenie dalekie polskie, których sam nie umie wytłumaczyć, a mówi pięknie po polsku. Ale wyobraźmy sobie teraz, proszę Państwa, że ci piękni ludzie tutaj mówią po polsku, to ich dziadkowie, pradziadkowie wyemigrowali do Brazylii. To nie jest emigracja ta, która teraz pojechała. To oni, tak jak powiedziałem na samym początku, że wyjechali w końcu XIX wieku, 1890-1911, tak mniej więcej to była największa, przynajmniej do Kurytyby, ta emigracja, a oni są z Kurtyby. Także to już jest nie wiadomo, które pokolenie i ciągle mówią po polsku, ciągle chce im się tańczyć. Mało tego, Brazylijczycy przychodzą do nich i też tańczą. Także są najwspanialszym ambasadorem, tak samo jak ten zespół, który pojechał, ambasadorem Polski. Ale powiedz, Janusz, bo w jednej miejscowości było tak dużo Polaków. Jak to wyglądało? Więc tak, miejscowość Aureia na południu Brazylii, około 4000 mieszkańców. 90 parę to pochodzenia polskiego i to z końca XIX wieku, większość z Lubelszczyzny. Na koncert przyszło do hali sportowej 2000 osób, połowa mieszkańców. Połowa mieszkańców? Tak, połowa mieszkańców. I cały koncert, zresztą tak jak całe tournée, był odbierany, jakby to był koncert rockowy. Nasi studenci to, no nie wiem, pod niebiosa skakali z tej radości. A piosenka na końcu śpiewana, którą Lori nam podpowiedział. Dzisiaj ją słyszeliście Państwo na koniec pierwszej części, Boate Azul. Zrobiła taką furorę, tam też na tym w Kurytybie. Widać jak publiczność ze światełkami w rytm tej piosenki bije brawa. I takie wrażenia, jakie nasi studenci stamtąd przewieźli, a jednocześnie to, że mogli tym praprawnukom pokazać Polskę. To było cudowne i wspaniałe. Ale taki zespół jest super, tak jak powiedziałem przed chwilą, super ambasadorem polskości, tej duszy polskiej kultury. Chyba jedyny w Polsce, który może sobie pozwolić na taką podróż, bo ile byliście? 2 czy 3 tygodnie tam, tak? No, 21 dni. 21 dni. 3 tygodnie i codziennie prawie koncert dla kilkuset czy nawet kilku tysięcy ludzi. Fantastyczna sprawa. Ja potrafię docenić, bo byłem też uczestnikiem tych zespołów studenckich, nie myśleliśmy nawet, żeby zaśpiewać czy zatańczyć przed jakimś PGR-em, a tam gdzieś w wielkim świecie. Lori, jak się pracuje tam z tymi Polakami? Znosisz ich, czy są bardzo trudni? Ja zacząłem pracować jako tańcerz, nie pracować, nie? Chodzisz do zespołu 25 lat temu. I po prostu dostałem zaproszenie i wtedy nie pracowałem tak na rzecz polskości wtedy.
To znaczy, byłem członkiem zespołem polonijnym. Trochę tak jak praca. W dzisiejszym czasie jest inaczej, bo jestem prezesem Stowarzyszenia imienia Marszałka Piłsudskiego z Kurytyby, gdzie jest siedziba zespołu Wisła. A tam mamy około 100 rodzin, którzy są razem cały czas, a dzieci tych rodzin są w zespole i mamy obecnie 170 członków w zespole. A proszę Państwa, folklor, tak jak robi pan Chojecki w Polsce i w Brazylii i gdzieś indziej i na festiwalu w Rzeszowie, to nie zabawa, bo kultura nie jest zabawa. Kultura jest rzecz poważna, tak jak edukacja. I jeżeli moi są tutaj i przyjechali z Brazylii, i to nie pierwszy raz, każdy musiał zapłacić i nie mało. Ale o co chodzi? Kochają ta Polska. Kochają, co robią. Oni są, ta grupa młodzieżowa, która jest, są pod moją opiekę co soboty i co niedzieli od godziny 15 do godziny 20. Mogliby po prostu zrobić cokolwiek w Brazylii, cokolwiek, ale chcą po prostu być w zespole. Ja na nich krzyczę, ja po prostu jestem taką twardą ręką, ale też mam serce otwarte do wszystkich. I mam taką młodzież, 70% ich mają korzenie polskie, a 30% w ogóle nie mają, kochają Polskę też. I dlatego mówię, że kultura, edukacja, to nie jest zabawa, jest rzecz poważna. Ale też słyszałem, że gotujecie tam po polsku, że robicie jakieś potrawy polskie, że prezentujecie te potrawy dla innych. To jest też kawałek tej Polski, kawałek tej tradycji polskiej. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście przychodzą ludzie i co? Kształcą się, czy tam innych instruujecie? Dzięki Bogu, my często robimy u nas stowarzyszenie takie po prostu wieczór zup polskich na przykład. O, przychodzą ludzie bardzo dużo. Zawsze jest pełno. Na przykład, jeżeli za tydzień będzie ten wieczór, już nie ma teraz biletów. To znaczy, ludzie kupują, się cieszą i zawsze mówią, że o, bardzo dobre jest po prostu jedzenie polskie, polskie potrawy. I poza tym też mamy i obiady polskie, i róże. I to jest sposób też na utrzymanie siedziby i zespołu. Bo jest potrzebne po prostu pracować i robić dla swojego zespołu albo dla swojego stowarzyszenia. Chciałbym powiedzieć, że jest między nami tutaj pan Marek Makowski, który był konsulem w Kurytybie. Gdzie pan Marek jest? Gdzież jest? O. O, brawo. I pan Marek Makowski bardzo mnie dopingował, żeby kiedyś zacząć zrobić kampanię na prezesa Stowarzyszenia Piłsudskiego. To jego wina. Po prostu. Dziękuję, pan Marek. No bardzo, bardzo dziękujemy, Lori, za to serce, w którym znalazłeś kawałek miejsca dla Polski, bo to nas wszystkich bardzo rajcuje. A dla Janusza też chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za to, że jest takim ambasadorem Polski, bo on oprócz tego wiele lat spędził w Brazylii właśnie, żeby, ale nie tylko w Brazylii, we Francji, w wielu, wielu krajach, w Kanadzie, żeby robić choreografię tańców, ludowych tańców polskich. No fantastyczne, szapoba, Janusz. To jest bardzo ważne dla nas, dla Polaków, żeby wiedzieli o nas i się cieszyli. Brawo. Dziękuję bardzo. A teraz wasi ludzie pokażą nam wielką sztukę. Dziękuję bardzo wam. Bardzo. Tutaj dajemy takie małe upominki, które pozwolą dumać długo w nocy jeszcze, bo to są alkohole oczywiście, ale niby tego nie wolno.